I just wanna stay in the sun where I find. I know it's hard sometimes. Pieces of peace in the sun's peace of mind. I know it's hard. Mianowicie we vlogu, yeah! Tak, generalnie pomyślałem, że fajnie będzie nagrać takie podsumowanie miesiąca, jakim był styczeń i opowiedzieć o kilku kwestiach, które mi się przydarzyły. Jak w styczniu udało mi się powrócić do nagrywania, może niezbyt takiego systematycznego, bo filmy nie pojawiają się co tydzień, ale jesteśmy już praktycznie na zakończeniu serii z gry Syberia 3, także jeżeli ktoś jeszcze nie widział tej gry, to zapraszam. Jest to swojego rodzaju przygodówka point and click, w którym przemierzamy historię Kate Walker. Przez można powiedzieć tytułową Syberię wraz z grupką Yukoli, a na naszym tropie jest detektyw oraz grupa, można powiedzieć, i wojska. Także w opisie filmu będzie link do tej playlisty. Jest to gra point and click, być może kogoś zainteresuje, także zapraszam. I oczywiście pojawi się również film z Robloxa z Merką. Mamy jeszcze w planach oczywiście nagrywać dla Was Robloxa, bo chyba najbardziej na to oczekujecie, sądząc po wyświetleniach. I co? Generalnie zacząłem właśnie miesiąc styczeń, w ogóle nowy rok. Mogę przybliżyć takie małe historie, które zadziały się podczas tego miesiąca. W pierwszym w ogóle tygodniu udało nam się pojechać na Babią Górę. Jakby warunki atmosferyczne w ogóle nie pozwalały na generalnie na wejście. Mimo wszystko stwierdziliśmy, dlaczego by nie, zrealizujemy to wejście, a mimo wszystko otrzymamy jakiś fajny achievement, get taki wewnętrzny. I generalnie wyjechaliśmy o 3 w nocy z Krakowa, na miejscu byliśmy o 5. Była masa śniegu, ja w ogóle na tą podróż wybrałem się jak Filip z Konopi. Miałem generalnie minimalny, można powiedzieć, sprzęt ze stuptuptami, które zakłada się na nogi po to, żeby latywał śnieg. Męczyłem się chyba z dobrych 5 minut, później na nie założyłem raki, stwierdziłem, dobra, jakoś to będzie. Każdy z nas miał czołówkę i generalnie jak szliśmy już pod górę, to tak patrzę się pod nogi moich znajomych i patrzę, i dlaczego oni mają światło pod nogami, a ja nie. Patrzę się, tak, sprawdzając, czy to światło w ogóle się świeci. No świeci się, ale dlaczego tego światła nie ma pod tymi nogami, żeby miał lepszą tą widoczność? Ano dlatego, że nie założyłem ten czołówkę w ogóle do góry nogami i to światło zamiast lecieć na dół, wpadało do góry, w ogóle nawet nie zrobiłem tak z tą czołówką, żeby była dopasowana do mojej obrębu głowy i spadowała mi na nos, ale było tak cholernie zimno, że nie chciało mi się w ogóle ubierać nawet rękawiczek. Miałem jeszcze kijki, te kijki też nie były zrealizowane w taki sposób, dopasowane w taki sposób, żeby no, były równomiernie. Przy dłuższym postoju udało nam się jakoś wyrównać, jeden z tych kijków dałem koledze, a drugi pozostawiłem sobie. Generalnie to wejście gdzieś tak od połowy sprawiało mi trochę trudności, ale stwierdziłem, no kurczę, no muszę wejść na tą górę już. To nie jest, bo to nie było w ogóle moje pierwsze wejście na ten szczyt, także nawet w tych warunkach śnieżnych. Wolę nawet, powiem wam, chodzić w górach zimą niż latem. Mam wrażenie, że mniej się męczę. Aczkolwiek jak weszliśmy na już sam szczyt, to tak piskało złem, że no, cieszę się, że miałem gogle, bo gdybym nie miał gogli na oczy, to bym, mam wrażenie, stracił wzrok. Strasznie, strasznie dawało po oczach, wiatr był bardzo silny, ale zajechaliśmy, udało nam się wejść, zejść, przeżyłem, także to jest najważniejsze. Po tym wydarzeniu miałem jeszcze możliwość udziału w małym city breaku we Wiedniu. Wraz z kumpelem pojechaliśmy do Wiednia. Gdzieś tu może pojawić się nawet mała czołówka, przejście z tego wypadu. Wiedeń, bardzo ładne miasto, polecam każdemu na krótki wypad, właśnie 2-3 dniowy, żeby zobaczyć te najważniejsze
miejsca. Nie wchodziliśmy jakoś specjalnie do samych budynków, bo wstępy były od 20 do 30 euro, nawet 50, więc stwierdziliśmy, że wolimy te pieniądze wydać na jedzenie niż wchodzenie po muzeach, tym bardziej, że różne te budowle były w różnych miejscach osadzone i czas dojazdu do nich też zajmował swoje. Takim najbardziej creepy miejscem we Wiedniu jest wesołe miasteczko Pratern, które w zimie oczywiście nie funkcjonuje, w związku z czym było wyludnione, natomiast można było do niego wejść, zwiedzaliśmy je, jak wygląda. I no, nie, był pewien rodzaj niepokój z tyłu naszej głowy ze względu na to, że nikogo nie było. W pewnym momencie weszliśmy na dość dużą alejkę, gdzie na jej końcu zobaczyliśmy sylwetki postaci i stwierdziliśmy, ej, no jest tam ktoś, jednak ktoś zwiedza to wesołe miasteczko z nami. Ale im bliżej zbliżaliśmy się do tych ludzi, tym nasz niepokój co do nich wzrastał, bo oni się w ogóle nie poruszali. Stwierdziliśmy, o kurczę, patrzą się na nas, obserwują nas, zaraz nas zaatakują. A co się okazało? Że to były posągi. I w ogóle takie zdeformowane twarze różnych postaci z wyciągniętych z bajek, w ogóle zakrwawionej. I tak się zastanawiam, kurczę, tutaj bawią się w okresie letnim cieplejszych dni dzieci. No ale cóż, swoim surrealizmem to miejsce wypełnione jednak nie odstrasza chyba klientów w tym okresie wakacyjno-letnim. Ponadto miesiąc styczeń był miesiącem dla mnie bardzo, bardzo czytelniczym, bo przeczytałem, no może nie cały styczeń, ale generalnie również jakoś w grudniu zacząłem więcej czytać książek. Zaczęło się od nowelek Sword Art Online, tom trzeci i tom czwarty. Jakby dość długo zbierałem się do przeczytania tych tomów. Jeżeli są wśród moich widzów fani anime, to polecam Sword Art Online. Być może nawet są fani Sao. Generalnie jest przysłowie, że Sao, Sao. Mam bardzo pokaźną kolekcję, jeżeli chodzi o nowelki. No i co? Jakby o czym jest w ogóle ta książka, historia? Jest to swego rodzaju, można powiedzieć, isekai bodajże. To jest ten gatunek, w którym główny gracz trafia do świata nierzeczywistego, świata gier i zostaje zamknięty w tym świecie wraz z grupką osób, stara się przetrwać i realizuje różne zadania, żeby, prawda, przejść tę grę. Główny bohater Kirito wraz z jego przyjaciółką Asuną przemierzają to kolejne poziomy dungeonu, żeby rozwijać się, awansować. I co się dzieje w tych bukach? Są przedstawione poziomy drugi, trzeci, bodajże czwarty, piąty, gdzie nasi przybohaterowie też napotykają wrogów pierwszych. Ogólnie również powstały filmy na bazie tej nowelki, około półtorej godzinne, z Sword Art Online Progressive. I powiem wam, że również udało mi się obejrzeć podczas tej przerwy, podczas stycznia, te filmy i zauważyłem, że są rozbieżności. Mianowicie w filmie jest jedna postać, która w książeczkach nie występuje, więc jestem ciekaw, jak oni później rozwiną te historie. Książka również zakończyła się w sumie w Polsce chyba na czwartym tomie. Nie wiem, czy wyszła piąta część. Wydaje mi się, że nie. Można zakupić je w Empiku, chociaż ostatnio w Empiku ich nie widziałem, ale jeżeli by były, nie byłoby ich w Empiku, a ktoś chciałby się zapoznać z Sword Art Online, to na różnego rodzaju stronach typu Yatta, czy myślę może nawet w wydawnictwie Kotori, ona by się pojawiły. Dość często również można je znaleźć na konwentach typu manga, anime, więc jeżeli ktoś chciałby się zapoznać, to polecam jak najbardziej Sao. I to przeczytałem w grudniu, a w właśnie tej przerwie sylwestrowej chwyciłem za książkę, którą znalazłem w koszu bodajże w Biedronce. Jest to Kryminał, Teraz zaśniesz, autorstwa brytyjskiej pisarki, którą karierę literacką rozpoczęła w 2005 roku.
Ona, ta książka opowiada o losach Anny. Anna przeżyła traumatyczne wydarzenie, w związku z czym stwierdziła, że musi zmienić otoczenie i podjęła się pracy w hotelu w odciętym od świata miejscu, bodajże na Wyspach Irlandii, jak dobrze pamiętam. I jest 7 gości, 7 sekretów, 1 zabójca. Jakby to wydarzenie spowodowało, że Anna czuje z tyłu głowy, że ktoś ją śledzi, obserwuje. I podczas właśnie pobytu w hotelu dochodzi do pewnego nieprzyjemnego wydarzenia, podczas którego Anna poznaje gości, ich tajemnice, ich sekrety. I jej paranoja na punkcie tego, że ktoś ją obserwuje, wzrasta. Natomiast dochodzi właśnie do konfrontacji z tym killerem. Anna w pewnym momencie widzi w każdym tego killera, który ją śledzi. Dość luźna książka. Można ją przeczytać, myślę, prawda, w kilku sesjach czytelniczych. Generalnie zauważyłem, bo ona jest tego rozmiaru, ona jest niewielkich rozmiarów i w tej wersji kieszonkowej kosztowała dyszkę. Niedawno byłem w Empiku i widziałem tą książkę w jakimś większym wydaniu. Nie wiem, czy one się jakoś specjalnie różnią, czy może po prostu to jest kwestia czcionki w tamtym buku. Nawet dzisiaj jak pojadę do Empika, to spróbuję to jakoś porównać, czy to jest wersja właśnie tej czcionki większych liter, czy te wersje kieszonkowe, nie wiem, są okrojone w jakiś sposób, ale tamta książka kosztowała prawie 50 zł w Empiku, także jestem w mega szoku. Później na mojej wersji czytelniczej pojawiła się również mini książka, która jest również kryminałem, Zabójcza sieć. Ona opowiada historię dwóch śledczych, Hanny oraz Jacoba bodajże, którzy podczas jednej nocy tak naprawdę realizują śledztwo, znaczy jednej nocy, nawet nie było, jest jedna noc, ale tak jak się to czyta, to ma się wrażenie, że to wszystko dzieje się podczas jednej nocy, ponieważ akcja brnie do przodu bardzo szybko. No, książka ma około 282 stron. I Hanna bada zabójstwo osoby, która, jak się okazuje, miała związki z pedofilią, a Jacob ma sprawę zabójstwa dziewczyny, która brążyła w świat gier, również w świat MMO. Można do kąpieli ją przeczytać w kilku sesjach. Jakby nie będę też dużo opowiadał o tych książkach, bo film nie jest na celu recenzji, tylko po prostu taki mały przegląd tych książek, które przeczytałem przez miesiąc styczeń. I również, że jakiś czas temu na konwencie spotkałem stoisko pana Leszka Bigosa, który reklamował dość śmiale książki z obrzeża Dark Fantasy. I mamy na w naszym warsztacie Smoczy Szlak Wejście. Jestem zły na pana Leszka, ponieważ to jest seria książek. Przeczytałem pierwszy tom, a jak się okazuje, drugiego tomu jeszcze pan nie wydał. Także no, nieładnie. Ta książka bodajże wyszła w 2022, tak mi się zdaje. Jakoś tak w ostatnim czasie to śledziłem, więc chyba tak. Nie wiem, czy można tutaj gdzieś jest wydanie pierwsze, Kraku 2021. I to jest, pan Leszek jest self-publisherem, on wydaje książki samodzielnie, stworzył nawet własne wydawnictwo Platinum Story. Na jego koncie jest kilka książek. Myślę, że nawet w opisie tego filmu zostawię link, żebyście mieli możliwość zapoznania się z twórczością pana Leszka. I jest to autor pogranicza różnych gatunków, bo na jego koncie zauważyłem, że również oprócz fantastyki znajduje się kryminał i również jakiś isekai. Natomiast skupiając się na Smoczym Szlaku, mamy tu do czynienia z elfem, mrocznym elfem, Jasperem.
który realizuje pewne zadanie dla króla i przez realizację tego zadania wplątuje się w jeszcze większe zawirowanie i zadanie. Na swojej drodze spotyka pewnego maga oraz trolla, czy ogra, chyba troll to był swego rodzaju troll z nawet tych nawet z serii Wiedźmina, mam wrażenie, że mógł się pan inspirować trollami z Wiedźmina, które pomimo tego, że są głupkowate, tak mają możliwość komunikacji z ludźmi, czy po prostu z mieszkańcami świata wykreowanego na potrzeby tej książki. Myślę, że może zabrać się za tą książkę, ale w momencie, w którym będzie więcej tomów, chyba że lubicie oczekiwać. Ja w ostatnim czasie za bardzo nie lubię oczekiwać na wydania. Książka no, ma około 300 stron, także jak najbardziej szybka do przeczytania, ale można, myślę, sięgnąć po inne książki tego autora. Tym bardziej, że to jest self-publisher i on nie wydaje książek przy pomocy wydawnictw, tylko stworzył własne wydawnictwo i na własną rękę stara się rozreklamować swoją markę, czy to właśnie na konwentach typu Magnificon. Na Magnificonie pamiętam, spotkałem pana Leszka. I to było jakiś czas temu. Pamiętam, że zrobiłem w sumie zdjęcie jego książki i w momencie, w którym sam zacząłem, słuchajcie, pisać, bo tak amatorsko pisałem swoją nowelkę i publikowałem ją na obszar własnych social mediów typu blog, typu Wattpad, tak właśnie w grudniu stwierdziłem, że powrócę do pisania, nawet zakończyłem pisanie tej nowelki i niestety wspominałem niedawno w tym filmie, że nie lubię czekać. Tak, ta moja nowelka również będzie serią książek, serią tomów i myślę, że jak nawet napiszę może drugi tom, to gdzieś ją wyślę, bo fajnie byłoby ją gdzieś wysłać. Osobiście tak, powróciła do mnie faza napisania książek, oprócz właśnie nowelki. Stwierdziłem, że spróbuję się w innych gatunkach i napisałem swego rodzaju dzienniki oraz też zacząłem pisać kryminał. Jakby w momencie, w którym czytałem Teraz zaśniesz czy Zabójczą sieć, stwierdziłem, że spróbuję kryminału w obszarze filmu dla dorosłych. Także kiedyś jak to wydam, to się wam pochwalę. I później mamy na naszym warsztacie Pudełko z guzikami Wendy od Stephena Kinga i Richarda Chismara, przepraszam. To pochłonąłem w jeden wieczór. A dlaczego? A dlatego, że ma to taką czcionkę. W międzyczasie gdzieś pojawiają się również obrazki. Także w jeden wieczór pochłonąłem. Później, jak się okazało, ta książka jest również domówką, więc super, Peter, szukaj kolejnych tomów. Przygód Gwendy. Historia opowiada o dziewczynce, która zdobywa magiczne pudełko i w momencie, w którym korzysta z tego pudełka, dzieją się różne dziwne rzeczy. Na jeden wieczór książka. Przeczytałem również mangę ostatnio, można powiedzieć, w kąpieli Portusa. Jest to coś swego rodzaju klątwy albo tych kaset, jak się nazywały te filmy? Niestraszny film. Nie pamiętam nazwy tego filmu, ale był horror o filmie na kasecie wideo. I mamy do czynienia z w sumie grą, którą jeżeli się zagra i znajdzie się legendarny, tajemny poziom, tak napadnie nas klątwa, ogarnie nas klątwa. I ta klątwa będzie starała się zabić każdego, który miał styczność z legendarnym poziomem w tajemniczej grze właśnie o nazwie Portus. Dość luźna manga z gatunku grozy. W sumie są nawet tutaj takie
sceny związane z tym koszmarem. I jest to jednotomówka, co jest na plus, bo chciałem właśnie coś, co będzie jednotomowe i nie będę zmuszony do kupowania kolejnych tomów. I teraz w sumie zacząłem czytać, jeszcze nie udało mi się zakończyć, jestem bodajże na nawet 43 stronie książki Zagubieni. Myślę, że autor inspirował się serialem, również z tego tytułu pisząc książkę, ponieważ również mamy do czynienia z katastrofą lotniczą. Nie jest to jednak związane stricte z uniwersum Zagubionych. Mamy tutaj nowych ludzi i myślę, że to jest nawet w realnym świecie, a nie w uniwersum Zagubionych dzieje się historia. I w sumie tak wygląda mój czytelniczy warsztacik stycznia, grudnia. Jeżeli czytacie jakieś książki, to możecie podzielić się nimi w komentarzach. Ja natomiast dziękuję Wam za to, że jesteście ze mną, że pomału, małymi kroczkami jakoś sprawiam, że mój kanał zaczyna żyć. I standardowo, jeżeli dotrwaliście do momentu trwania odcinka, napiszcie w komentarzu książkę, podzielcie się swoimi przeżyciami, jakie mieliście w miesiącu styczeń. Ja się z Wami żegnam i do następnego razu. Cześć, trzymajcie się.